Siema, z tej strony XReady i w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie trzy popularne serwery Gencache. Zaczniemy od serwera Incomce, potem przejdziemy na Craftcube, a potem przejdziemy na Tabemce. Zostawcie subika, łapkę w górze i dzwoneczek. I piszcie w komentarzu swoje niki, ponieważ na Tabemce mamy do was do wylosowania 250 bilionów, więc wydaje mi się, że całkiem fajnie. Na każdy serwer w ogóle tutaj przeznaczymy po prostu po 5 minut. I zobaczymy, ile nam w ogóle pieniędzy wydropi i na którym serwerze i po ile. Na początku jesteśmy na Incomce i wydropiło już nam 2 grosze i zobaczymy po prostu, jak tutaj to hula. No ciągle coś tutaj się wyświetla, że nam tutaj coś dropi. Już mamy 12 groszy, 13 i zobaczcie, jak to się ulepszy, to może jest też ulepsz. Koszt. Ja to jest auto zamiana, coś tego typu. Mam kater, nie? Jak ten to przepraszam, że lekko ciągniemy nosem, ale wiecie jak jest, szanowni państwo, tak? Nie ma lekko, jak to się mówi. I też fajnie by było, jakbym sobie jakieś cheaty ogarnął, nie? Na przykład wleciał na Craftcube'a czy coś takiego i autocel wyłączyłem i włączyłem. Ulepszenia. O, już sobie liczyliśmy, czy stać mnie jeszcze. Brakuje mi. Kurde, nie stać mnie, dobra. Ale póki co mamy już 24 grosze uzbierane. I ciekawe, jak to się prezentuje, czy mamy po prostu tak, że po wydropieniu X kwoty po prostu nam to zwalnia, czy jak to wygląda z kosztowki. Spędzonego czasu wykopanych bloków, zwierząt, zarobionych VP, LN-ów. Niby tutaj ludzie uzbierali sobie po 70 zł, a edycja trwa na tym serwerze, wystartowała 19 godzin temu, czyli w sobotę, tak? Więc niby tutaj coś tam hula, tak? Nawet nie wiem, kto jest w ogóle właściciela na Incomce, bo Nilex, czyli właściciel Tabemce, ma tutaj dodaną ten serwer po prostu w Mi i nie wiem, czy po prostu to jest jakby jeden serwer, że jakby jeden właściciel, czy jak to wygląda. I zobaczcie teraz, jak żeśmy się rozkręcili. Zaraz złotówkę, 70 groszy. Dobra, slash ulepsz. Dobra, ulepszyliśmy sobie, czy możemy jeszcze raz ulepszyć. Dobra, ulepszyliśmy. I chyba jak to... Kurde, jakiś super bruk jeszcze potrzebujemy, ale tego super bruka to już nie uzbieramy. Bo to będzie po prostu za ciężkie. Ej, na Incomce na pewno wydropimy złotówkę w 5 minut, tak szczerze. Jak już mamy 0,74, nie? Zobaczymy potem na Craftcube takie zestawienie. Na przykład do złotówki i ile czasu nam to zajmie. Na Craftcube to możemy wejść po prostu na jakimś tym skrypcie, po prostu, żebyśmy musieli sobie biegać. Jeżdżą tutaj poziom 3, 4. O, i ciągle coś nam ciągle nam coś leci. 20 groszy mamy uzbieraną złotówkę, nie? To ciekawe, jak ktoś ma brasza, tak mu tutaj to hula, nie? Chwila, moment ma wypłatę, o ile drop po prostu nie maleje, nie? Ale tego, na to nigdy nie mam pewności, tak? Jeszcze ucho mnie teraz wędzi, nie? Nie wytrzymam. Ej, ale taki, nie wiem, przyjemnie. To taki gencache'ik, fajnie, fajnie. I możecie dać sobie w komentarzu propozycje na filmiki, które mogę nagrywać z 1.16. Nieważne, czy z gencache'ów, czy co, czy tylko jakby ogólnie, nie? A ten ma cheaty, czy co? Patrzcie, jak on kopie, ty. Hellpop. Krzychu, cheater. No, pan ma cheaty. Ziomek na cheatach się wbił tutaj. Jakie cheaty. Jeszcze do mnie coś wypisuje, kit VIP. Ja kit VIP'a sobie odebrałem, ale nie mam motyki, nie mam motyki. Pytam się, o jakie cheaty tutaj, chłop na cheatach se gra i się pyta, czy jestem legit. To jest niebywałe, szanowni państwo. I akurat w 5 minut, no to chyba tak wyjdzie. On się pyta, czy real, czy nie. Barcelona tej. Tak chyba wyjdzie, że w 5 minut złotówkę byśmy wydropili, bo materiał już trwa 5 minut, znaczy trwa 4,50,
Ale żeśmy tracili parę sekund po prostu wyłącznie. O, mamy złotówkę, przed 5 minutami zrobiliśmy złotówkę i teraz lecimy na następny serwer. Jesteśmy aktualnie na serwerze Zenciaka, teraz wchodzimy sobie na Gencash i jesteśmy, jak ci bierze motyka, o, jesteś motyka i jesteśmy na Feder kliencie, żebyśmy mogli sobie, co tutaj pisało, aktywny pieniądz, dobra, i pokopiemy chwilę bez skrypta, w sensie bez moda i zobaczymy, o, grosik już nam wypadł na wstępie, ej, fajnie. Dobra, czyli wypłata 0 i VPLN od razu pisze obok. Musimy sobie znaleźć takie miejsce, żeby po prostu nie było ludzi za dużo. Patrzcie, na przykład tutaj klikamy sobie G. A nie, jest na spinbocie, dobra. Też spin, nie, spin. 3500. I oj, patrzcie. I sobie kopiemy. F3 plus T. I widzimy się za 5 minut. I lam po prostu kaski wydropi. Kopałem na skrypcie i na krótko zostałem wyrzucony za najprawdopodobniej nukera. No, szanowni państwo, kopiecie na skrypcie i was kika z serwera. No, no patrzcie, jeszcze chwilę odpalam sobie skrypta na kopanie w tle i zaraz nas wyrzuci z serwera za spinbota. Widzicie? Teraz nas wywaliło. Jak ja zostanę bana za feder klienta, za kopanie. Dobra, teraz się tylko kręcę. I sam trzymam lewy przycisk myszki. I zobaczymy. O, wykryto cię nukera. No przecież to są jakieś jaja, nie? Dobra. Spin stop. To musimy chyba sami hulać, nie? Ale już mamy 15 groszy. Nie, no zabawne, że mnie wywaliło. O, dopalacz z jakiś ten wdropiliśmy. Jak się nazywa? Jakieś te rzeczy fajne. O, teraz żeśmy się rozkręcili. Musimy wbić poziom 5, żebyśmy mogli ulepszyć motykę jeszcze bardziej. Ale wątpię w sumie, żebyśmy zbierali podobną kwotę do złotówki, bo tak nie wiem. Tam żeśmy dropili na tamtym serwerze po od 0 do 15, a tutaj po grosik, po 2, tak jakoś auto zamiana. O, auto zamiana została włączona i zobaczymy, o co z tym chodzi. I trochę głupio, że za skrypta oni wyrzucają z serwera. To chyba oni nie lubią, jak ktoś kopie na awku. No to w takim razie, jak nie lubią, że ktoś kopie na awku, to chyba moim zdaniem nie powinni zmniejszać dropu, nie? Że jak masz uzbiera na przykład 15 zł, to masz ciągle taki sam drop, a nie, że on po prostu zmniejsza, nie? Wiecie, o co chodzi? Wy głupi nie jesteście, jak to się mówi. No i mamy 0,30. No nie wiem, no nie wiem. Widzimy się, jak wbije 5 level i ulepszę motykę. Po prawej stronie macie czas gry, on się odświeża bodajże co 10 sekund, czy ileś. I zobaczcie, że mamy ponad połowę czasu, a nawet połowę złotówki żeśmy nie wydropili. Więc nie wiem, co mam o tym sądzić. I czas gry, on się zatrzymał, to cały też grasz. Aha, no dobra. Może muszę loga zrobić, patrzcie, spełniłby. Cyk. Gencash. I teraz nie wejdę. O, ten czas jakby, nie wiem, się zablokował, że stoi w miejscu. Nie wiem, o co tutaj chodzi. To widzicie, nawet nie zdążę ulepszyć motyki, a 5 minutek nam minie. No niestety na ten moment Craft Cube wypadł, szanowni państwo, najgorzej. Nie ma co się łudzić, lecimy na tabem C. Więc już jesteśmy na tabem C, ja na tym koncie nie będę oszukiwał, że już byłem, ale jak to się bierze tą motykę, motyka. Dobra, kit, może z kitu się tutaj bierze tą motykę startową, o widzicie? Motyka startowa, cyk. Jest też ulepszyć, możemy ją ulepszyć, o, poulepszajmy jak możemy. Dobra. To lepszy sobie na poziom, poziom 4, żeby uczyć się, bo tu mam jakąś kasę, przelej 56M, żebyśmy po prostu pieniędzy zbyli, 1000 też, 300k, 84k, dobra, żeśmy się wyzbyli tej kaski, auto sell, auto zamiana i lecimy teraz, auto zamiana, dobra, mamy wszystko połączone i lecimy sobie teraz, zbieramy kasę. I zobaczcie, tutaj od razu jest totalnie większy drop. Tym inkiem C i na tabem C to jakoś normalnie to hula, a na Craft Cube nie dosyć, że wolno leci, to nie można kopać na awku, bo wyrzucają nas z serwera za podejrzenie nukera, nie?
Tam miałem uzbierane niecałe chyba 40 groszy. No tutaj kopię, nie wiem, już minutę, a mamy już 14 groszy. Będziemy kopali tak na boki, żebyśmy po prostu jak najwięcej bloków po prostu niszczyli. I przypominam, że na tym serwerze, na tabence.pl mamy konkurs. Polecam brać udział. I możecie również na przykład wymyślać dla mnie challenge, jakie mogę wykonywać na różnych serwerach, na tabence, na Gencashach, no dowolny serwer. Możecie wymyślić mi challenge, jaki mam po prostu do zrealizowania. Ja po prostu zrobię wszystko. Mamy już 0,25 groszy, a kopiemy całe 2 minuty. Dobra, zrobiłem na chwilę cięcie, ulepszyłem sobie motykę. I mamy już 0,31, fajnie to hula. Mamy jeszcze do dyspozycji i 2 minutki. I zobaczymy, czy się zrównamy z tyloma pieniędzy, co żeśmy mieli na ingemce, czy po prostu będziemy mieli mniej, czy jak to wygląda. To wszystko po prostu zależy tutaj od naszego dropu lub od naszego szczęścia, tak? Ja osobiście z tabemce wypłaciłem łącznie 40 zł. Mam jakby kość teraz i mam brasza 7x7 i mam uzbierane 5 coś i tak kurde nie wiem, mizernie mi to dropi, nie? Nie wiem, czy mi się po prostu drop zastopował. Jeżeli wiecie, jak ten problem naprawić lub co mam zrobić, to odezwijcie się do mnie w komentarzu, nie? Bo mam tak, że raz dropi w porzu, a jak ma dropi, to później nie dropi, nie? I patrzcie, i w tym momencie żeśmy już wyprzedzili serwer Zęciaka, nie? Więc naprawdę fajnie. Jestem ciekaw, ile u Zęciaka trzeba kopać, żeby uzbierać za 20 zł. Nie, żebym po prostu śmiał się Zęciaka, bo osobiście go bardzo lubię. Fajny ma kanał, fajnie tam nagrywa elegancko. Tylko tak z ciekawości, ile bym musiał tam ogarnąć sobie tych itemków, żeby po prostu sobie wypłacić mamonę, tak? Tararara. Mamy już 0,47 groszy. O, i grosz i 2 grosze, czyli łącznie 3 grosze nam od razu wyleciały. Jeden po drugim, tak? Naprawdę fajnie, fajnie. Ej, tu ziomeczek co na braszu kopie, no ma początkowej. I ciekawe, czy jakby farmy początkowe zwiększają tylko, znaczy, czy na farmy początkowe dropi tyle samo na tych, co jakby masz możliwość kopania na największym levelu, nie? No to mnie zastanawia, bo na pewno na farmie pszenicy, jak masz duży level, to po prostu dostajesz mniej levela, że mniej poziomów, że wolniej się poziom wbija, nie? No i dobra, i takim akcentem na tabemce żeśmy wydropili 46 groszy, na ingemce złotówkę, najmniej żeśmy wydropili na Craft Cube. Jak wam się spodobał taki materiał, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam, trzymajcie, cześć.